Szymańcanie. Typowa polska wieś, ale zupełnie nietypowa hodowla. Państwo szymańscy są pierwszymi rolnikami, którzy mają stado wielbłądów trzymanych dla mleka. Najtrudniejsze było to, żeby te zwierzęta oswoić, bo są to zwierzęta, które wymagają dużo cierpliwości, pracy przy nich jest bardzo dużo. Są to zwierzęta bardzo właśnie płochliwe. Rolnicy zauważyli rynkową niszę w polskim mleczarstwie. Postanowili zdobyć dromadery i podbić rynek wielbłądziego mleka. Zauważyliśmy, że mleka wielbłądziego w Polsce nie ma, a ma bardzo duże wartości i pomaga w leczeniu. Zdrowotne właściwości mleka hodowcy sprawdzili osobiście, ale na produktach sprowadzanych z Anglii. Tworząc własną farmę, sporo ryzykowali. Zwierzęta no nie są łatwe to nie jest krowa i po prostu no, jak chce, to da mleko, jak nie chce, ma taki kaprys, to po prostu no nie da. A jak da, to średnio 4 litry mleka dziennie. Ręcznie doimy, boją się maszyn. Mleko można kupić w gospodarstwie prosto od wielbłąda. Mleko świeże można przetrzymywać w lodówce do 4 dni, 5. Zamrożone może przeleżeć rok czasu. Czy wielbłądzie mleko jest smaczne? Nasze mleko jest bardzo smaczne. Piliśmy mleko z Niemiec, jest dosyć słonawe. Nasze jest słodkie, bardzo smaczne. Stado dromaderów, tak jak wszystkie zwierzęta hodowlane, podlega unijnym przepisom i kontroli. Tyle, że wielbłądy nie mają kolczyków w uszach, tak jak krowy, ale za to dyskretne chipy na garbie. Sanie, Jadwiga Jarzębowicz.